Witajcie moi kochani na naszym wspólnym kanale, bo to nie jest mój kanał, to jest nasz kanał, tworzymy go razem. Witam bardzo serdecznie wszystkich nowych członków naszej świetlistej rodzinki. No i kochani, muszę najpierw Wam coś opowiedzieć. Zarówno wczoraj, jak i dzisiaj mamy dzień portalowy, czyli dzień portalowy to jest taki dzień, kiedy ta kurtyna do zaświatów jest bardzo, bardzo cieniutka i mamy bardzo dobre połączenie z górą, tu już nam potwierdzają. I muszę Wam coś powiedzieć, jaka historia się mi wczoraj przydarzyła. Otóż, jak mówiłam w poprzednim wideo, wybierałam się na koncert, więc wczoraj był koncert Filharmonii Londyńskiej. Przepiękny koncert. I słuchajcie, kwestia tego typu. A propos manifestowania i prawo rezonansu. Siedziałam z moją przyjaciółką Agnieszką bardzo wysoko, wysoko. To był rząd 23. No i praktycznie mieliśmy dużo miejsca. Miałyśmy dużo miejsca. I przesiadłyśmy się z naszych miejsc troszeczkę na środek, żeby lepiej było widać. Dobra, słuchajcie teraz. No i koncert się tam odbywa, w końcu po jakimś czasie wyszedł jakiś pianista, bardzo taki, publiczność widocznie go znała, my jeszcze nie, więc oklaski, te sprawy, zaczął grać, no przepięknie, fenomenalny pianista, naprawdę, co on wyprawiał na tym pianinie, na tym fortepianie, to się w głowie nie mieści. I no i wiecie, tak z góry się patrzy, nie, taki facet, co prawda bez włosów, ale szczuplutki, wysoki, przystojny, nie, to z taką charyzmą. No i tam żartujemy sobie, że no to bierzemy pianistę dzisiaj, nie? Idziemy z nim na kawę. I ja mówię, aha, no i tam go bisowali, on tam jeszcze coś tam zagrał i tak dalej. W końcu ja mówię, dobra, kończ gościu tą imprezę i przychodź, siadaj koło nas. No i tam pośmiałyśmy się troszeczkę w przerwie, no po przerwie siadamy, idziemy znowu na nasz środek i słuchajcie, nie uwierzycie, zgadnijcie, kto usiadł na naszych miejscach. No, dokładnie, pianista. Tyle miejsc było pustych na balkonie, przy scenie, a on sobie usiadł dokładnie w naszym rzędzie i to jeszcze na naszych miejscach. Ta moja Agnieszka, ona była w szoku. Mówi, Boże, jeszcze to powiedziałaś, jeszcze to powiedziałaś, a on teraz tu siedzi. Ja mówię, to idę sobie z nim, zrobię zdjęcie. A rozpędziłam się, ale potem mówię, a nie, po co mi to zdjęcie z nim? No i usiadłam. No i on siedział. Kilka razy już spojrzał w naszym kierunku, no ale oczywiście nie poszłyśmy z nim na kawę, nie, nie, nie. Ale i słuchajcie, i przychodzę i opowiadam to mojemu mężowi, on mówi, weź przestań, mówi, i tak ci nikt w takie coś nie uwierzy. Ja mówię, no to zapytaj się Agnieszki, ja mówię, no. A on mówi, ty nawet tego nikomu nie mów, bo i tak ci nikt nie uwierzy. No, także a propos manifestowania, tylko wiecie co? To jest najlepsze właśnie w manifestowaniu, jest bardzo ważne, żeby coś zamanifestować i to puścić i najlepiej zapomnieć. No mnie by się w życiu nie śniło, że ten gościu przyjdzie w ogromnym, w ogromnej sali, gdzie było nie wiem ile jeszcze miejsc pustych i on usiadł dokładnie na naszych miejscach. Tylko mówię, to ja się tego kurczowo nie trzymało, to nie było Boże, Boże, żeby on przyszedł i usiadł. To było, ach, dobra, kończ to gościu, przychodź, siadaj koło nas, nie? No i to puściłam, bo to było takie leciutkie. No i tak się też zdarzyło. Jeśli manifestujemy rzeczy, które bardzo chcemy i się kurczowo trzymamy i ciągle o tym myślimy, no to raczej ciężko, bo wtedy blokujemy energię. Okej. Kochani, następna sprawa. Ja wiem, że może za dużo blablam, bo wiem, że czekacie na czytania, nie to, co mam do powiedzenia, tak poza czytaniem, ale słuchajcie, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za wszelkie formy uznania. Czy to za pomocą lajków, które są bardzo, bardzo, mają ogromne znaczenie na rozwijanie się kanału. Czy Wasze wspaniałe komentarze, komentarze o rezonansie z moimi czytaniami, jak również wszelkimi innymi formami właśnie takich form uznania. Ja obiecałam co prawda o sobie, że nie będę nic wspominać i nie będę oficjalnie dziękować, ale ja łamię tą
tą obietnicę, bo to, co do mnie przyszło, praktycznie rozwaliło mnie emocjonalnie. Pani Ewa z Anglii wysłała mi paczkę pełną kart. To był praktycznie cały dobytek, jeśli chodzi o karty tarota, o książki. Wiecie co, ona mi powiedziała, że ona mi wyśle, ale ja się naprawdę nie spodziewałam, że to będzie naprawdę coś takiego. To była ogromna paczka pełna różnych talii kart. Ja naprawdę za nie mówiłam. I jeszcze raz dziękuję Ewuniu bardzo, bardzo za ten wspaniały podarunek. W końcu mam karty po polsku. Słuchajcie, mam tarota po polsku, więc będzie mi łatwiej go tłumaczyć. Czyli tak naprawdę Ewa zrobiła również coś dobrego dla naszego kanału, dla Was również, bo nie będę jęczeć po niemiecku, nie będę czytać po angielsku czy po niemiecku znaczenia kart, tylko od razu mam je po polsku. Także z całego serca Ewuniu dziękuję. Dziękuję również Agnieszce, która wysłała mi już karty, bo dostałam maila. I one są już w drodze do mnie. Bardzo już dziękuję z góry. Na pewno będę nimi pracować na tym kanale, jak również wszystkimi kartami od Ewy. Dziękuję Wam bardzo, bardzo. Kochani, później nagram jeszcze jedno wideo odnośnie pewnej sprawy, która mnie spotkała właśnie tutaj na kanale, ale to już nie będzie czytanie, to będzie tylko moje gadanie. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do słuchania, bo myślę, że to może mieć bardzo duże znaczenie to, co będę chciała powiedzieć. A teraz po 7 minutach mojego marudzenia zaczynamy czytanie. A czytanie robimy na temat właśnie kartami od Ewy po polsku. Jakie znaczenie masz dla niego w jego życiu na tą chwilę? I zobaczymy głębiej w uczucia, w myśli, ale zobaczymy, jaką wagę odkrywasz w jego życiu, jak ważna jesteś, bądź ważny. Okay? Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przekazy. Nazywa mistyczny tarot marzyciela. Tak się nazywa. Te karty tarota tak się nazywają. Kochani, dzisiaj mamy dzień portalowy, więc manifestujemy. A ponieważ mamy dzisiaj tą kurtynę do światów duchowych bardzo cieniutką, więc myślę, że te przekazy będą również bardzo ważne, bardzo precyzyjne. Zobaczymy. Jaką rolę odgrywasz na tą chwilę w jego, w jej życiu? Uj. Siódemka pentakli, księżyc i dziewiątka kielichów. Wow, wow, wow. Słuchajcie, kochani. Na pewno jesteś bardzo ważną osobą. Jesteś przede wszystkim osobą pracowitą, osobą, która bardzo dużo wniosła do tego związku, która trzyma się tego związku, która inwestuje w dalszym ciągu. Tutaj z kartą księżyca mamy do czynienia właśnie z takimi, z jasną i ciemną stroną, czyli praktycznie ty dałaś mu szczęście, dałaś mu światło, ale też
dzięki Tobie on mógł zajrzeć bardzo głęboko do swojej duszy. Pokazałaś mu również jego cienie, gdzie ma problemy, nad czym musi pracować. Jak również obudziłaś w nim te wszystkie tęsknoty, które bardzo głęboko w nim się ukrywały. No a z dziewiątką kielichów, słuchajcie, no to jesteś dla niego kimś, kto potrafi dać wszystko, czego człowiek potrzebuje. Czyli uczucia. W tym każdym kielichu coś jest. Te kielichy są wypełnione. Patrzcie, mamy potwierdzenie. Jesteś naprawdę osobą, która no praktycznie daje mu wielkie szczęście. Kim jeszcze jesteś dla niego? Dziesiątka kielichów, słuchajcie, jesteś jego domem, jesteś jego wymarzoną kobietą, mężczyzną, jesteś rodziną, jesteś spełnieniem marzeń, jesteś tym jackpotem, czyli większego szczęścia nie można już przeżyć, jeśli chodzi o takie życie uczuciowe, takie życie we dwoje. Piękne te karty, prawda? Mamy siłę. I mamy rycerza kielichów. No oczywiście, że jesteś silną kobietą, która również daje jemu siłę. Ty potrafisz poskromić lwa i ty niczego się nie boisz. Z rycerzem kielichów praktycznie zawsze jesteś pełna miłości, pełna uczuć i chęci dawania. I on właśnie widzi Ciebie. I to jest tak pięknie, zobaczcie, bo to są żeńskie postacie. Ona jedzie na tym koniu, trzyma ten kielich, czyli praktycznie każdy jej ruch powoduje to, że daje coś siebie i to jest coś pięknego. Oj, tu jeszcze nam. Wow, as mieczy. Dla niego jesteś osobą, która ma serce i rozum na odpowiednim poziomie. Czyli tak naprawdę to potrafisz kochać, ale też nie pozwalasz sobie w kaszę napluć. Czyli on wie, że z tobą, że praktycznie do momentu, kiedy nie przegnie, to ty będziesz mu dawać tyle miłości, ile tylko możesz. W momencie, kiedy Cię źle potraktuje jako królowa mieczy, wyciągniesz swój miecz i zrobisz z tym porządek. Czyli tak on Cię widzi. Zobaczmy, co czuje do Ciebie. Co czuje do Ciebie? Właściwie to już tu mamy wszystko pokazane, ale zobaczymy, jakie uczucia na tą chwilę żywi do Ciebie. Mamy dwójka kielichów, czyli jesteście dla niego bratnimi duszami. Jesteś osobą tą, na którą czekał i którą znalazł. Mamy trójka mieczy. Na tą chwilę albo on zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo Cię zranił, bądź również i on cierpi. To jest taki bardzo mocny ból serca spowodowany miłością. Praktycznie jeśli trzy miecze wbijemy w serce, no to większego bólu nie można już odczuć. Patrzcie, mamy kochanków, czyli miłość, ogromna miłość z jego strony. Jezus Maria, i czwórka buław, karta ślubu, małżeństwa, zakończenia procesu związkiem. To jest karta świętowania, karta rodziny, budowania domu. Wow, wow, wow. Nie wiem, jakiego Wiktora dzisiaj tutaj wyciągnęłam na dywanik, ale ten, kogo tutaj mamy, no to praktycznie to, co on czuje, no mamy najpiękniejsze karty, słuchajcie. Okay. Co on zamierza zrobić jeszcze w Twoim kierunku? Co on zamierza? Bo to, że ma uczucia, że kocha, że jesteś spełnieniem jego marzeń, to już wiemy. Teraz zobaczymy czwórka kielichów.
No, na razie to on jeszcze będzie tak, wiecie, płakał nad rozlanym mlekiem, bo coś tam między wami się wydarzyło i on myśli, że już jest po ptokach. Ale pojawi się jako król buław. Wiecie, ten gorący, namiętny, pełen pasji. Ta super maszyna, nie? Wiecie, o co chodzi? Ogień, ogień, ogień. Wow, i mamy maga. On manifestuje ciebie, on będzie manifestował wasz związek. Ja tutaj dostaję takie bardzo mocne przesłanie, że on manifestuje wasze spotkanie i on manifestuje właśnie te gorące noce. Bardzo, bardzo to możesz odczuwać bardzo mocno, jeśli załóżmy, zacznie mocno pracować, bo jesteście połączeni energetycznie. Jak czakra podstawy zaczyna pracować, czyli możecie mieć właśnie jakieś bóle w dole brzucha, mogą się dziać różne rzeczy, to możecie wiedzieć, że w tym momencie on łączy się z tobą właśnie na podstawie tej czakry, właśnie korzenia i manifestuje ciebie. I. Co zrobi? No, tak jak podejrzewałam, właśnie przez ten taki ból na zasadzie, Boże, może to już wszystko stracone. W tej chwili on przechodzi transformację, bo coś umarło z kartą śmierci, aby coś nowego, pięknego z trójką kielichów się na nowo utworzyło. Czyli to jest taka karta właśnie bycia razem, świętowania. Bawienia się, jak również karta plonów, czyli może właśnie po tej transformacji zaczniecie, czy on chce zebrać plony, które kiedyś były zasiane. Co chcę ci powiedzieć na tę chwilę? No, bardzo gadatliwy. O. Po jednej karcie, proszę. Co chcę ci powiedzieć? No nie, no za dużo, po jedno. A to rzeczywiście, powiem wam, ja czuję bardzo mocną energię tych kart. One są tak mistyczne, takie, wam powiedzieć, ja naprawdę się czuję, jakby te karty były robione w średniowieczu. Taką mają energię. A ja bardzo lubię średniowiecze, nie? Musiałam tam parę razy sobie już żyć. Rycerzem mieczy, słuchajcie, to jest rycerz, to jest zawsze właśnie taki kawaler, który coś chce pokazać, coś chce dać. Z rycerzem mieczy, on chce ci powiedzieć, że on będzie szukał komunikacji. Że będzie szukał komunikacji i że ruszy w swoim kierunku właśnie z komunikacją, bo dla niego jesteś cesarzową. On chce ci powiedzieć, że ty jesteś najpiękniejszą, najwspanialszą kobietą, jaką kiedykolwiek spotkał, że jesteś praktycznie jego marzeniem, jego życzeniem i dlatego właśnie chce ruszyć w twoim kierunku. On wie, że bardzo dużo walczyłaś, że wiele łez wylałaś, że się starałaś, że próbowałaś zrobić wszystko, aby ten wasz związek był szczęśliwy. I on chce z Asem Pentakli zrobić właśnie, chce złapać tą szansę na ten stabilny związek z tobą. Chcę, aby to było mocne, bo As Pentakli jest praktycznie najbardziej szczęśliwą kartą w tarocie,
która mówi o pełnym spełnieniu emocjonalnym, jak i finansowym. To jest spełnienie na każdym poziomie życia. Więc on chce podjąć to wyzwanie i wykorzystać tą szansę, aby ten wasz związek dokładnie był taki, o jakim mówi As Pentakli. Co jeszcze chcę powiedzieć? Że on nie stracił nadziei, że co prawda zaprzepaści już tyle szansy w tym waszym związku, ale liczy na to, że dasz mu jeszcze szansę. On widzi, że jesteś już zmęczona, że może brak ci już cierpliwości, ale on wie, że jeszcze są uczucia i ma nadzieję, że dasz mu jeszcze szansę. I chce wszystko zacząć od nowa, z głupcem, z tą lekkością, otwartością. Chce zacząć wszystko od zera, czyli chce z tobą ruszyć w świat, właśnie na całkiem innych zasadach. I mamy rycerz buław, który również mówi o tych takich gorących impulsach. On chce znowu iść w twoim kierunku, żeby było tak jak dawniej, kiedy stanął przed tobą, popatrzył na ciebie tym swoim sexy wzrokiem, pomachał paluszkiem i już było love is in the air. Da, 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 da. Yeah. Czy coś jeszcze? I mamy sąd. Czyli on dokładnie na tą chwilę analizuje swoje poczynania w stosunku do ciebie, analizuje wasz związek, to wasze połączenie, jak również analizuje swoje zachowanie i swoje uczucia w stosunku do ciebie. Wezmę jeszcze jedną kartę. I mamy ósemkę kielichów. I on wie, że jeśli nie wykorzysta tej szansy, wtedy ty opuścisz, pomimo tej miłości, pomimo tych wielkich uczuć i bólu, ty jesteś w stanie powiedzieć adieu. I odejść. Bo tak naprawdę to on sobie zdaje sprawę z tego, że wszystko ma kiedyś koniec i niewykorzystane szanse mogą nigdy więcej nie wrócić. Arcykapłanka. Dla niego jesteś również osobą bardzo intuicyjną, osobą bardzo uduchowioną. On wie, że masz w sobie coś mistycznego, czego on nie jest w stanie zrozumieć, ale równie dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że przy tobie znajdzie odpowiedzi na te wszystkie swoje pytania, na to wszystko, co go dręczy. I również wie, że ten wasz związek jest chroniony przez uniwersum. Tutaj ta karta może też mówić, że on ma właśnie temat z matką, czyli dostaje impuls, że musi przepracować jakieś sprawy związane z matką. Niestety to nie były miłe sprawy, bo dokładnie to ma wpływ na jego życie uczuciowe teraz. Kochani, zaczyna się ciężka energia, ale nie będę wchodzić w jego stare tematy. Weźmiemy sobie, jeszcze zobaczę, co mamy na spodzie. Na spodzie mamy pustelnika, czyli no na tą chwilę może być tak, że on jest wycofany, bo mogło tak być, że właśnie bardzo mocno zajmuje się swoim wnętrzem. Teraz zobaczymy, co nam uniwersum powie odnośnie tego czytania tutaj. Uniwersum powie odnośnie tego czytania, odnośnie tego waszego związku.
mamy dom z kamienia, czyli bardzo mocny fundament. To, co Wy stworzyliście, to już jest praktycznie nie do zniszczenia. Z kowalem coś jest w pracy, coś się szykuje, coś się rozwija, coś się tworzy i będzie ogromny krok w Waszym związku. Ja podejrzewam, że jeśli on wyjdzie z tej swojej pustelni, z tymi całymi uczuciami, które ma do Ciebie, z tymi przemyśleniami, jakie w tej chwili działają w jego głowie, to on wróci, czekajcie, kichnę, nie kichnę. Przepraszam. No, czyli potwierdzone mamy. On ruszy wielkimi krokami w twoim kierunku, bo tak jak mówię, za kulisami dużo się dzieje właśnie z tym kowalem. Pięknie, kochani. To co, wyciągniemy sobie runkę i zobaczymy, jaka runa leży na tym czytaniu, jaka wzmocni to czytanie. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa leży na tym czytaniu? Pła! I mamy Otala, czyli magiczny supeł. Czy też nazywana również krzyżem troli. Ta runa wcześniej miała właśnie przestrzegać, zrobiona z żelaza, miała właśnie chronić przed jakimiś złymi energiami. Tylko i wyłącznie właśnie z żelaza ma być zrobione. Kochani, jeśli macie jakiegoś kowala, ktoś, kto jest w stanie Wam taką runę zrobić, to słuchajcie, możecie ją sobie spokojnie nosić na szyi, bo to jest runa dla mnie też związku, czyli połączenia. Ona praktycznie chroni to, co ma być połączone, a rozwiązuje to, co ma być rozwiązane. Czyli jeśli nosicie otale na szyi, to słuchajcie, się dzieją dziwne rzeczy. To może być tak, że ona zaciska Wam gardło, że się odwraca, że robi właśnie rybkę, a w ten sposób może. Ona również ma znaczenie, Boże, jak jest wieloryb, tak, chyba wieloryba, który praktycznie nosi w sobie, to wieloryb jest zwany tak zwaną biblioteką oceanów, czyli on posiada wiedzę od samego początku, więc to jest również bardzo mądra runa i ona wie, co ona ma robić. Tylko mówię, nie dla każdego, bo może być tak, że nosząc runę, może się jakiś związek rozpaść, który Ci nie służy, a którego Ty się na przykład kurczowo trzymasz. Ale ta runa zawsze, tylko mówię z żelaza, ta runa zawsze robi tak, jak jest najlepiej dla Ciebie. Czyli mamy otale. A jeśli chodzi o to czytanie, czyli co ma być połączone, to zostanie połączone, co ma być rozwiązane, to zostanie rozwiązane. Ja tutaj odnoszę ogromne wrażenie, że tutaj chodzi o to, że jeśli on nie zrobi czegoś w Twoim kierunku, tak jak tu karty mówią, co już właściwie ta energia już jest, tylko ją trzeba wykorzystać, no to może być tak, że rzeczywiście z tą ósemką kielichów Ty odwrócisz się i pójdziesz. I w tym momencie on Cię stracił. Okej, kochani, to weźmiemy sobie jeszcze parę szans. I zobaczymy, jakie tam symbole, to wiecie, to już jest taka zabawa. I zobaczymy, jakie symbole będą rezonować tutaj, kogo mogą. Okej, czyli tak, mamy pieska. Ktoś z Was może mieć pieska, może poznaliście się przez spacerki z pieskami, może on ma pieska, może Ty masz pieska. Mamy księżyc, spotkania przy księżycu, mamy słoneczko, czyli no, kto nie lubi słoneczka, ty, on. Mamy literkę W, mamy literkę R, czyli mamy Wiktora, mamy tego konika wodnego, czyli tutaj może być ktoś z podznaku ryb, z podznaku ognia, bo mamy słońce.
Znowu mamy samolot, to miałam w VIP-owskim czytaniu i mamy nietoperka, czyli mamy nietoperza, czyli mi tu właśnie przychodzą bardzo mocno do głowy spotkania nocą. Właściwie to tak na pograniczu dnia i nocy. Jest taki cytat od Rumiego, ja go znam po niemiecku, jak go przetłumaczyć na polski? Zwischen richtig und falsch, es gibt ein Ort, da werden wir uns begegnen. Między prawdą a fałszem, między prawdą a czymś niewłaściwym jest jedno miejsce i tam się właśnie spotkamy. Jeśli ktoś ma ten cytat, wie o co mi chodzi i zna ten cytat po polsku, to bardzo proszę go wrzucić w komentarze. Ja bym bardzo chciała to po polsku, bo to jest bardzo mądry i bardzo taki głęboki cytat. Jeśli ktoś znajdzie ten cytat po polsku od Rumiego, to będę bardzo wdzięczna, jeśli mi go właśnie wrzuci w komentarze. Dobrze, kochani, to ja bym powiedziała, że wystarczy nam na dzisiaj. Czytanie jest ogólnie głębokie, może trochę smutne, aczkolwiek dające naprawdę nadzieję. Moi drodzy, życzę Wam, aby osoba bliska Waszego sercu naprawdę zrozumiała, o co w tym wszystkim chodzi i rzeczywiście, bo zdaję sobie sprawę, że jesteś jego kapłanką, jego cesarzową, jego królową, jego najwyższym szczęściem, tylko teraz musi zrobić coś w tym kierunku, abyś dokładnie to samo czuła, żebyś to widziała w życiu realnym, a nie tylko na poziomie serca, czy na poziomie energetycznym, na tym 5D to odczuwała. Czyli 3D myślę, że jest również bardzo ważny. Okej, kochani, to ja na razie się wyłączam i później nagram wideo odnośnie jednego tematu, który uważam jest bardzo ważny. To nie będzie czytanie, ale będę również bardzo wdzięczna, jeśli jak najwięcej osób obejrzy to wideo. Życzę Wam, kochani, póki co, miłego wieczorku i do później. Buźka, pa!